Wszyscy wątpili we mnie, mówili, że nie potrafię tego zrobić. Wszyscy mówili, że nie potrafię tego zrobić. Patrzcie na mnie teraz. Leon Edwards to był tytuł mistrza wagi półśredniej UFC w sierpniu 2022 roku, przerywając pasce 15 wygranych z rzędu Kamaru Usmana spektakularnym knockoutem. Stał się pierwszym zawodnikiem urodzonym na Jamajce w historii, który sięgnął po mistrzostwo UFC. Wątpili we mnie całe moje życie, patrzcie na mnie teraz. Urodzony i wychowany w jednej z najniebezpieczniejszych i ubogich dzielnic w Kingston na Jamajce, dorastał wraz z rodzicami i bratem w małym, jednopokojowym domu, otoczony przestępczością i przemocą, przy czym sam jego ojciec był głęboko zaangażowany w działalność przestępczą. Na Jamajce była bieda, możesz nazwać to ubóstwem. Dorastałem w drewnianym domu, pod dachem z blachy. Mój ojciec był liderem gangu w rejonie, w którym żyliśmy. Edwards przeniósł się do Birmingham w Anglii, gdy Leon miał 9 lat. Myślę, że przeniósł mnie, moją mamę i brata do Wielkiej Brytanii, aby dać tam szansę na lepsze życie. Niemniej jednak, pomimo dobrych intencji, jakie mógł mieć wobec swojej rodziny, ojciec Leona nie porzucił przestępczego życia. Nadal robił to, co robił. Handlował narkotykami, był w gangu. Co ostatecznie doprowadziło do tego, że został zastrzelony w klubie nocnym w Londynie, gdy Leon miał 13 lat. Tak, został zamordowany, jak już wspomniałem, gdy miałem 13 lat. Następnie musiałem być mężczyzną w domu i pomyślałem sobie, że trzeba dorosnąć. Już nie mogę być dzieckiem. To był punkt zwrotny, który skierował Leona na drogę przestępczą. Zacząłem podążać za przyjaciółmi, gangami. W wywiadzie dla ESPN później powiedział: moje nastoletnie lata były moimi najciemniejszymi latami. Brałem udział w bójkach i napadach. Kilka razy byłem aresztowany. Walczyłem cały czas, stąd moje przezwisko Rocky, które dostałem w szkole. Ale bogowie MMA czuwali nad rodziną Edwardsów, inspirując matkę Leona do zabrania go do lokalnego klubu. W mojej okolicy był taki klub. Przechodziłem obok niego z moim tatą, a moja mama powiedziała, że powinienem spróbować, żeby trzymać się z dala od przyjaciół. Więc powiedziałem, dobra, zrobię to tylko dla ciebie i poszedłem do klubu. Jego pojęcie walki było tak zakrzywione przez kulturę gangsterską, że idea uczciwej walki w kontekście sportu wydawała mu się obca. Jednak po kilku zajęciach jego trener powiedział mu, że ma naturalny talent, a pozytywne wsparcie skłoniło go do jeszcze intensywniejszego treningu. Ostatecznie stał się jednym z najjaśniejszych talentów w klubie, a oferty walk zaczęły napływać. Pozytywne wzmocnienia od trenerów i kolegów z drużyny, którzy mówili mi, że jestem dobry, że mogę to zrobić, że mogę osiągnąć to, co postanowiłem. To była nowość dla mnie. Nigdy tego wcześniej nie doświadczyłem, kiedy dorastałem. Zawsze chodziło tylko o przetrwanie. Jego pierwsza ważna walka odbyła się w 2010 roku, kiedy wziął udział w Bushido Challenge 2, pokonując przeciwnika przez poddanie w drugiej rundzie. Krótko po tym Leon podpisał kontrakt z brytyjską organizacją MMA o nazwie Fight UK, co oznaczało jego debiut jako zawodowy zawodnik. Wygrał swoje dwie pierwsze walki, ale został zdyskwalifikowany w trzeciej z powodu nielegalnego kolana. Później dołączył do organizacji o nazwie Bama, gdzie wygrał łącznie 6 walk i pewnie zdobył tytuł mistrza wagi półśredniej na koniec 2014 roku. Jego występy zwróciły uwagę największej organizacji MMA na świecie, UFC. Mój menadżer przyszedł pewnego dnia i powiedział, że właśnie dzwoniło UFC, czy chce walczyć w Brazylii. Zacząłem płakać i czuć się niesamowicie, bo wszystko, na co pracowałem jako dziecko, teraz stawało się rzeczywistością. Pochodząc skąd pochodzę i dostać się do UFC to było spełnienie marzeń. Jego debiut w UFC miał miejsce w listopadzie 2014 roku. Ale niestety przegrał z Claudio Silvą na gali UFC Fight Night. Głównie jako kickbokser Rocky preferował walkę w stójce i próbował bronić się przed obaleniami na ziemię. Jednak z powodu braku doświadczenia Silvie udawało się wielokrotnie go powalić, co przyniosło mu zwycięstwo decyzją sędziów. Po tym nieudanym debiucie w UFC, Leon powrócił z impetem w swoim drugim występie, gdy zmierzył się z Setem Baczyńskim w kwietniu 2015 roku. Na tej gali Edwards zdobył wyróżnienie za występ wieczoru, nokautując przeciwnika już po 8 sekundach od rozpoczęcia pierwszej rundy. Było świetnie. Skończyłem go w 8 sekundzie i dostałem bonus. Życie jest dobre. A co ważniejsze, to pokazało, że siła ciosu Edwardsa zasługuje na szacunek na największej scenie MMA.
utwierdzając swoją pozycję w jednej z najbardziej konkurencyjnych dywizji w tym sporcie. W lipcu tego samego roku Leon Edwards pokonał Pawła Pawlaka jednomyślną decyzją sędziów, jednak trafił na betonową ścianę, gdy spotkał się z Kamaru Usmanem w grudniu tego samego roku. W tym starciu Edwards pokazał znacznie poprawione zapasy, ale ostatecznie okazały się one niewystarczające. Choć Rocky dobrze radził sobie w klinczu z Usmanem, nie był w stanie powstrzymać Kamaru przed zdominowaniem go. Usman kontrolował Edwardsa przez 10 minut i 50 sekund w tym pojedynku, wygrywając przez nie jednogłośną decyzję. Wierzę, że tak właśnie miało się stać, aby stworzyć mnie takiego, jakim jestem dzisiaj. Dzisiaj chciałbym mianować Leona moim pierwszym czarnym pasem. Porażka z Usmanem nauczyła Edwardsa, że jego umiejętności obronne w zapasach nie są wystarczająco dobre. Jako remedium spędził pewien czas w American Kickboxing Academy, klubie czołowych zapaśników MMA, takich jak Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov i Cain Velasquez. Wyniki były natychmiastowe. Następnie Edwards rozbił Dominika Watersa na UFC Fight Night 87, wygrywając jednogłośną decyzją sędziów. W kolejnym pojedynku przetestował swoje nowo nabyte umiejętności zapaśnicze przeciwko Albertowi Tumenowowi, finalnie poddając go duszeniem. Termin niedoceniony został nadużywany przez fanów UFC do tego stopnia, że stracił swoją wartość. Ale w przypadku Edwardsa ten przymiotnik trafnie opisuje większość jego kariery. To nie koniec świata, porażki są złe, gdy nie jesteś ze sobą szczery. Wiesz, nasze porażki są problemem, gdy myślisz, nie powinienem przegrać, nie powinienem robić tego, nie powinienem robić tamtego. Realistycznie patrząc, zrobiłeś coś źle, dlatego przegrałeś, inaczej byś nie przegrał. Tak patrzę na swoją karierę. Przez to, że Edwards w większości nie kończył swoich walk przed czasem i wygrywał przez decyzję, nie był tak popularny jak inni zawodnicy w tej dywizji. Kiedy wychodził do klatki i został wygwizdany przez jego miejscowych fanów, musiało to naprawdę go zaboleć, a nie zasłużył na to. Choć sława nie powinna być czynnikiem sukcesu, UFC wielokrotnie pokazało, że faworyzuje zawodników, którzy budzą sensacje. Na moim Instagramie zamieściłem face to face i zdobył 120 tysięcy wyświetleń. Na moim Instagramie Apadiego face to face zdobył 1 300 000. Pomimo imponującej serii 5 zwycięstw, przez długi czas Edwards pozostawał niezauważony w tak mocnej dywizji. W 2018 roku zmierzył się z legendarnym Donaldem Cerrone. Cowboy ze swoim widowiskowym stylem i fenomenalną karierą od dawna był ulubieńcem fanów MMA. Cerrone nie tylko miał topowe umiejętności, ale za każdym razem, gdy walczył, dawał wspaniałe show. Na ekranie jest napisane: najwięcej zwycięstw w historii UFC. Był ekscytujący, agresywny i kochał mocne wymiany z najlepszymi zawodnikami na świecie. Cerrone próbował obalić Edwardsa przez całe 25 minut walki, ale nie odniósł zbytnich sukcesów. Dobrze wychodził z ciosami, ale rozmiar Edwardsa i jego obrona zapaśnicza okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Edwards wielokrotnie trafiał łokciami w klinczu w wyniku nieudanych prób obaleń. Edwards zanotował swoje 6 zwycięstwo z rzędu, pokonując Cowboya jednomyślną decyzją sędziów. Jednakże wynik był bliski, 48-47 po 5 rundach. Chcę powiedzieć dziękuję Cowboyowi za danie mi okazji. Patrzyłem na niego jak byłem dzieckiem i to zaszczyt dzisiaj z nim walczyć. Dziękuję. Następnie Leon przedłużył swoją pasę zwycięstw do 7 walk, pokonując Gunnara Nelsona niejednomyślną decyzją w 2019 roku. Tylko 4 miesiące później Edwards odniósł największe zwycięstwo w swojej karierze, gdy zmierzył się z byłym mistrzem wagi lekkiej Rafaelem Dos Anjosem. Przez 5 rund Edwards był w stanie skutecznie bronić prawie wszystkie próby obaleń ze strony Dos Anjosa i karcił go łokciami. Był w stanie go przewyższyć siłowo w klinczu i pozostał niezrażony presją Dos Anjosa. To był zrównoważony i wszechstronny występ w wykonaniu Edwardsa, który przedłużył swoją pasę zwycięstw do 8, wygrywając jednogłośnie na punkty. To był ten sam rok, w którym Kamaru Usman zdobył mistrzostwo wagi półśredniej, a obserwując Leona Edwardsa pokonującego każdego przeciwnika, którego dostał, można było się domyślić, jaki był jego ostateczny cel. Jednak przez następne półtorej roku Leon nie mógł rywalizować w UFC, ponieważ mieszkał w Londynie, a obostrzenia związane z pandemią oznaczały, że musiałby na stałe przenieść się do Stanów Zjednoczonych, jeśli chciałby tam walczyć. To było frustrujące, ponieważ nie mogłem rywalizować i utrzymywać się z tego, a wszyscy ci faceci ciągle odmawiali. To było frustrujące półtorej roku, ale byłem w klubie przez cały ten czas.
Miałem różne dziwne sytuacje związane z pandemią. Wreszcie w 2021 roku miał wystąpić w walce wieczoru przeciwko Belalowi Muhammadowi. Leon minęło trochę czasu. Co najmniej można tak powiedzieć. To było długie półtorej roku. Wiele wzlotów i upadków. Czuję podekscytowanie i zapał, aby wrócić do oktagonu, więc nie mogę się doczekać jutrzejszej nocy. To miał być jego triumfalny powrót, ale już po 8 sekundach drugiej rundy i on przypadkowo wsadził palce w oko Belala, powodując zakończenie walki jako no contest. To nie było dokładne wsadzenie palców w oko, lecz ja byłem kostkami. Jeśli zobaczysz zdjęcie, ty kopiesz, prawda? Tak. Podczas kopnięcia nie trzymasz pięści, nie kopiesz w ten sposób. Raczej używasz jej do rozpędu ramienia. Kiedy to robiłem, palec zahaczył jego powiekę. Zaczepił jego oko, a następnie Muhammad upadł z bólu, gdy zaczęła leczyć mu krew z oka. Lekarz ringowy wszedł do oktagonu, a niedługo potem sędzia Herb Dean przerwał walkę. Przed walką Dana White powiedział, że jeśli Edwards pokona Muhammada, będzie miał pewne miejsce w kolejce do walki o tytuł. Po pierwsze, chcę przeprosić Belala, ale nie chciałem tego zrobić. Szukałem kopnięcia na głowę, on wszedł w to. I naprawdę przepraszam, wolałbym przegrać niż to. Wiesz, jestem załamany, nie wiem co mam powiedzieć. Była to rozczarowująca noc dla Leona. Nie był to wynik, na który liczył po powrocie. Muhammad później napisał na swoich mediach społecznościowych, że jego wzrok powraca, a jego oko nie miało trwałych uszkodzeń, prosząc o rewanż z Edwardsem. Myślę, że powinien wrócić, wypracować sobie drogę na szczyt, a potem możemy spotkać się gdzieś po drodze, ale na razie patrzę w kierunki walki o tytuł. Jeśli jesteś mężczyzną, przyjmij rewanż. Jeśli uważasz za prawdziwego pretendenta, musisz pokonać wszystkich, więc musisz pokonać mnie, a potem zdobyć swoją szansę na tytuł. To wszystko. Jeśli myślisz, że zdobywasz szansę na tytuł przez dyskwalifikację, to najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. Literalnie, nie wygrałeś od 600 dni, nie masz zwycięstwa od 600 dni, więc nie zasługujesz na walkę o tytuł, zasługujesz na kolejny rewanż. Ale Rocky przeszedł do swojej kolejnej walki, stając do pojedynku z Nate'em Diazem na gali UFC 263 w czerwcu 2021 roku, co fani określili jako współgłówne wydarzenie. Edwards rozpoczął walkę, dezorientując Diaza na różne sposoby. Zdobył przewagę nad Nate'em w parterze, kontrolując go na ziemi i raniąc go brutalnymi łokciami. Był kreatywny w atakach i kilkukrotnie przewrócił Diaza. Pomimo tego, że uderzał wszystkim co się dało, słynna szczęka i kondycja Diaza wytrzymały do samego końca piątej rundy. Twarz Diaza była cała we krwi, ale cały czas szedł w stronę Edwardsa jak zombie. W ostatniej minucie walki Nate trafił celnie lewym i prawym, podłączając Anglika. Głowa Leona została mocno naruszona przez te ciosy. Niesamowite, że nie upadł. Zaskakująco Diaz zamiast od razu ruszyć na Rockiego, zaczął pokazywać na niego palcem. Ostatecznie Leon wybrał jednomyślną decyzję sędziów. Jak mocno cię trafił w tej ostatniej rundzie? Wystarczająco mocno, żeby mnie podłączyć. Pierwszy raz w karierze tak mną zachwiało. Po wygraniu 9 walk z rzędu, z wyjątkiem no contest z Belalem Muhammadem, nadszedł wreszcie czas na jego pierwszą szansę na walkę o tytuł w UFC. W tym momencie Kamaru Usman był mistrzem wagi półśredniej przez niemal 3 lata, skutecznie broniąc tytułu 5 razy od czasu jego zdobycia w walce z Taronem Woodleyem w 2019 roku. Podczas swojego panowania pokonał przeciwników takich jak Colby Covington, Jorge Masvidal i Gilbert Burns. W porównaniu do nich Leon Edwards był ledwo obecny w dyskusji, więc gdy ich walka została zaplanowana na sierpień 2022 roku, większość stron branżowych i analityków sportowych przewidywała, że będzie to łatwe zwycięstwo dla Kamaru. Myślę, że dam to Usmanowi. Wydaje mi się, że Usman znowu to wygra. Myślę, że potoczy się to podobnie. Myślę, że Usman jest obecnie najlepszym zawodnikiem bez podziału na kategorie. Wydawało się, że nigeryjski koszmar miał tą walkę w kieszeni, a jednak nie miał. Walka była powolna, głównie toczyła się przy siatce. Usman zepchnął Edwardsa do defensywy. Kamaru dominował przez 4 rundy, czy to w klinczu przy siatce, czy obalając Leona i kontrolując go na ziemi. Przed piątą rundą narożnik poinformował Edwardsa, że musi zakończyć walkę przed czasem. Niemniej jednak piąta runda wyglądała tak samo jak poprzednie. Usman, trenujący na dużej wysokości w Denver, wydawał się świeższy i pełen energii. Cały czas wywierał presję, podczas gdy Leon usiłował przetrwać szturm. Aż w końcu
minutę przed końcem walki w jednym momencie, który na zawsze zdefiniuje jego karierę, Rocky wyprowadził wysokie kopnięcie, nokautując Usmana. Świat MMA oszalał. Joe Rogan nawet powiedział, że to najlepsze kopnięcie, jakie kiedykolwiek widział w UFC. Nikt w arenie nie mógł w to uwierzyć. Szaleństwo. Szaleństwo. To najwspanialsze kopnięcie wszechczasów. To był koniec Usmana, dominował aż do tego momentu. Oglądałem to dziś na siłowni. Cholera, to szalone. To był najlepszy knockout kopnięciem, jakie kiedykolwiek mieliśmy okazję zobaczyć w UFC. Zwłaszcza ze względu na okoliczności. Leon Edwards przegrywał, ale wyprowadził idealne kopnięcie w głowę, które uczyniło go mistrzem. Długa seria zwycięstw Usmana dobiegła końca i pojawił się nowy mistrz wagi półśredniej UFC. Sposób, w jaki Edwards zakończył walkę, naprawdę niósł przesłanie do każdego zawodnika, że nawet jeśli przegrywasz na punkty wszystkie rundy, to nie koniec, dopóki walka się nie skończy. Najlepszy bez podziału na kategorie wagowe, strzał w głowę, śmierć. Mistrz świata, spójrzcie na mnie teraz. Urodziłem się na Jamajce, nie mając niczego. Żyłem w drewnianym domku, patrzcie na mnie teraz. Patrzcie na mnie teraz. Relacja z UFC 278 zawierała kulisowe nagranie emocjonalnego Edwardsa, rozmawiającego przez telefon z matką. Mówiłem ci, mamo, mówiłem ci, że to zrobię. Ta sama kochająca kobieta, która zdesperowana, by ocalić swojego syna, zapisała go do klubu w wieku 17 lat, gdzie Leon stawiał pierwsze kroki w MMA. 7 miesięcy później doszło do rewanżu na gali UFC 286 i znowu wszyscy skazywali Edwardsa na przegraną, patrząc na to, jak Usman zdominował go w pierwszej walce do momentu nokautu. W rewanżu Edwards musiał przeciwstawić się zapasom Kamaru, jeśli chciał obronić pas. Leon skupił się na low kickach, którymi w całej walce trafił aż 50 razy, co jakiś czas kopiąc na korpus. Taktyka Usmana pozostała taka sama. Wywierał presję, spychał na siatkę i próbował obalać. Ale za każdym razem w klinczu przy siatce Edwards łapał i izolował jedną z rąk Usmana, żeby ten nie mógł zapiąć klamry i dzięki temu nie dawał się obalać. Co prawda, Leon w trzeciej rundzie złapał się siatki, za co został mu odjęty punkt. Jednak trzeba przyznać, że to było naprawdę imponujące, bo z 15 prób obaleń Usmana tylko 4 zakończyły się powodzeniem. A do tego Edwards nie dawał się skontrolować i szybko wstawał na nogi. Po 5 rundach Leon wygrał większościową decyzją sędziów. Wszystko z trybun obserwował Colby Covington, który był rezerwowym do tej walki. Dzięki temu miał się stać kolejnym pretendentem. To starcie zostało ogłoszone walką wieczoru gali UFC 296, która miała się odbyć 16 grudnia w Las Vegas. Na konferencji prasowej Covington po raz kolejny przekroczył granicę, mówiąc o zmarłym ojcu Edwardsa. W sobotni wieczór zabiorę cię w miejsce, gdzie nigdy nie chciałbyś być. Zabiorę cię do siódmego poziomu piekła. Zabiorę cię do siódmego poziomu piekła. Zobaczymy, co u twojego taty, gdy tam będziemy. Edwards przyjął podobną taktykę jak w walce z Usmanem, od początku masakrując prawą nogę Covingtona, mieszając to z frontkickami na korpus. Styl Colby'ego jest znany z nieustającej presji wywieranej na przeciwnika, poprzez wyprowadzanie licznych ciosów i mieszanie tego z zapasami. Ale w tej walce tego nie było. Za każdym razem, kiedy Covington próbował atakować, Edwards to dobrze kontrował. I to Colby większość czasu walczył na wstecznym. Rocky wybronił 8 z 10 prób obaleń, i dopiero w 5 rundzie, gdy sam wybrał, że chce pójść w zapasy, stracił pozycję i został skontrolowany przez Covingtona z góry przez ostatnie 2,5 minuty walki, finalnie wygrywając jednogłośną decyzją sędziów i broniąc pas mistrzowski po raz drugi.
Leon Edwards jest chyba najbardziej niedocenionym zawodnikiem w UFC, którego inspirująca historia jest jak scenariusz z filmu Rocky. Urodzony w biedzie na Jamajce, emigruje do Anglii, gdzie jego ojciec zostaje zamordowany. Aby odsunąć go od gangów, matka zapisuje go do klubu MMA, a gdy nadchodzi w końcu walka o mistrzostwo, pomimo że ma 9 zwycięstw z rzędu, nikt w niego nie wierzy. Przez 5 rund jest obijany i dominowany przez Usmana, aby minutę przed końcem walki znokautować najlepszego zawodnika bez podziału na kategorie wagowe, epickim kopnięciem w głowę. Co za historia. Edwards zgłosił gotowość do walki na UFC 300, które ma się odbyć 13 kwietnia, a jego rywalem prawdopodobnie będzie Belal Muhammad, chociaż właśnie Masvidal ogłosił, że wraca z emerytury i wielu wskazuje, że to on finalnie może zostać przeciwnikiem Leona.